Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszamy na spektakl pod tytułem Zrozumieć autyzm w wykonaniu klasy 3 A wraz z wychowawcą. Żyję daleko gdzieś w swoim świecie, na końcu myśli moich głębokich. Hałas dokucza, gubię się w świecie, na najtrudniejszym dla mnie obszarze, co mi w duszy gra. Czujesz to, co ja? Myśli wciąż krążą w świat, że tak jak ptak uciekam i ja. Czy twoja troska, czy obojętność? Co czuję, nie wiesz, bo to niepewność. Nikt mnie nie dotknie, nikt nie przytuli. Niebiesko ogi, tak uwięziony, co mi w duszy gra? Czujesz to, co ja? Myśli wciąż krążą w świat, że tak jak tak uciekam i ja. Cisza, harmonia, rutyna to siła, choroba tego mnie nauczyła. Męczyła w nocy, a w dzień krzyczała i niebieskiego ptaka kochała. Co mi w duszy gra? Czujesz to, co ja? Myśli wciąż krążą w świat, że tak jak tak uciekam i ja. Co mi w duszy gra? Czujesz to, co ja? Myśli wciąż krążą w świat, że tak jak tak uciekam i ja. Mam na imię Tosia. Mam 15 lat. Wszyscy mówią, że jestem chora. Twierdzą, że to jakiś autyzm, ale ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem, co się dzieje. Ona dziwnie się zachowuje. Od urodzenia była bardzo grzeczna. Jadła, spała, prawie nie płakała. Cieszyłam się, że taka spokojna i nic złego nie podejrzewałam. Reaguję krzykiem, gdy dzwoni mój telefon. Odpycha mnie, gdy chcę ją przytulić. Układa stos z zabawek, ubrań. Nie chcę stawiać mylnej diagnozy. Przeprowadzimy dokładne testy. Proszę uzbroić się w cierpliwość. Przykro mi, ale z naszych badań wynika, że pani córka ma autyzm.
kocham moją mamę. Kocham ją bardzo, ale nie wiem, czemu ona mnie nie rozumie. Byliśmy u jakiegoś pana, który powiedział, że mam autyzm. A to przecież mój piękny świat. Lepszy od tego, który jest dookoła. W moim świecie jest zawsze ciepło, kolorowo i pięknie. Jest dużo motyli, kwiatów i ptaków. Mama wciąż do mnie mówi i płacze. Ale dlaczego płacze? Przecież ten mój świat jest taki piękny. Czasem ją rozumiem, ale czasem w ogóle nie wiem, o co jej chodzi. Chciałabym jej to powiedzieć, ale nie potrafię. Próbuję, ale słowa brzmią jak jakieś dźwięki. Nie chcę wychodzić do tamtego świata. Tam wszyscy są smutni i źli i patrzą na mnie tak dziwnie. Spójrz, jaki ten świat jest szary i okrutny. Nie chcę do niego wychodzić. Boję się tego świata. Nie wiem, co mnie w nim czeka. Nikt mnie w nim nie rozumie.
Uwielbiam moje zabawki, lalki i maskotki, a najbardziej wózek lalki Agatki. Godzinami mogę się nim bawić. Mamie się to nie podoba, bo mówi, że ciągle robię to samo. Przód, tył, przód, tył. Ona nie widzi tej mojej dróżki w parku, pośród kwiatów, gdzie spaceruję z moją Agatką. Jak dorosnę, będę jak mama. Zostanę lekarzem zwierząt. Do mojego gabinetu będzie prowadziła droga usłana kwiatkami. Będę leczyć motylki. Będę naprawiała im chore skrzydełka, żeby mogły wciąż latać. Wtedy będę tylko ja i moje motylki, a przed nami kwiaty. W moim gabinecie nie będzie lekarz. Moim uśmiechem będę leczyć motylki, bo nie lubię lekarstw. Nie lubię, jak mama daje mi lekarstwa. Są gorzkie i niedobre. Po co mi one? Przecież jestem zdrowa. Mój świat jest piękny. Nie lubię lekarstw. Ale uwielbiam Kinder jajko. Ale mama nie pozwala mi jeść, bo mówi, że nie mogę jeść cukru. Muszę mieć dietę przez moją chorobę. Mama mówi, że to przez szczepionkę, że wtedy ujawnił się mój piękny świat. Nie chcę z niego wychodzić. Chcę w nim pozostać.
No przecież ten świat jest taki smutny i nudny. I nie ma w nim tych pięknych kolorów i motyli i kwiatów. Nie chcę wychodzić z mojego świata. W moim świecie są też piękne góry. Chciałam je mamie pokazać, bo nie potrafię jej o nich opowiedzieć. Ale ona się zezłościła, bo układałam je z różnych rzeczy i zabawek. Bo moje góry są duże i wysokie. Zrobiłam z mamy ubrań, żeby jej pokazać. A mama powiedziała do cioci, że się już moja choroba całkiem pogłębiła. Ale co to znaczy pogłębiła? Że mój świat stał się piękniejszy? Bo są w nim góry? I oczywiście moje motyle. W górach są też kwiaty. Jest zielono. Nie rozumiem, dlaczego mojej mamie nie spodobały się moje góry. Mój brat siedzi tylko przed komputerem i ogląda jakieś strzelanki. Boję się ich. Są takie głośne i okrutne. To mamie nie przeszkadza. Nic na to nie mówi. A moje góry? Takie piękne. Jej się nie podobają? Uwielbiam też ptaki. Mewy. Dlatego uwielbiam chodzić do toalety, bo szumi, tak jak morze, i przypomina mi wtedy o moich mewach. Uwielbiam jeździć z mamą na wakacje nad morze, słuchać szum morza i oglądać mewy. Są takie wolne. Nikt ich nie więzi. Mogą żyć w swoim świecie i nikomu to nie przeszkadza. Uwielbiam też zajęcia z psami. Przytulam się do nich całą sobą. Są takie duże, z wielką głową i kudłate. I mają wielkie języki. Uwielbiam je. Chciałabym mieć takiego psa w domu, ale mama mówi, że ma dość
już zajmowania się mną. Nie dałaby rady jeszcze opiekować się psem. Chciałabym powiedzieć, że już jestem duża i mogę przecież dać mu swoją kanapkę. Mamo, proszę, kup mi psa. No przecież ten świat jest taki szary i okrutny. Nie chcę do niego wychodzić. Boję się tego świata. Nie wiem, co mnie w nim czeka. Nikt mnie w nim nie rozumie.
codziennie chodzę do szkoły. Nie znoszę tego. Na każdej lekcji jest pani, która mi pomaga. Nawet ją lubię, ale ona też mnie nie rozumie, bo żyje w tym drugim świecie, nie moim. Ciągle mówi: Antosia, pisz, i wyrywa mnie z mojego świata. Czasami się denerwuję i krzyczę, albo głośno się śmieję, bo moje motyle mnie łaskoczą. Nie lubię przerw. Moje motylki wtedy są wystraszone i muszę za nimi biegać korytarzem. Raz uciekają w jedną, raz w drugą stronę. Najczęściej zatrzymują się przy drzwiach, gdzie próbuję je rękoma złapać. Inni tego nie rozumieją. Czasami mówią na mnie geodetka, bo przemierzam korytarz w tą i z powrotem. I ten strasznie głośny dzwonek. Boli mnie od niego głowa. Oni chyba też mają swoje światy, bo się śmieją i krzyczą. Pewnie też ktoś ich wyrywa z tamtych światów, ale nie są w moim. I chyba nie są takie piękne jak mój. W moim są wszędzie kolorowe kwiaty, motyle i piękne zielone góry. W moim świecie jestem szczęśliwa, ale najfajniejsza jest moja mama. Kocham ją mocno. Nie potrafię jej tego powiedzieć, ale ona to wie. Moja mama chyba nie ma swojego świata, bo ciągle zajmuje się mną. A tata? Tata chyba ma swój świat. To chyba świat piłki nożnej. Jak przyjdzie z pracy, siada w swoim fotelu i ogląda. Czasami się śmieje, czasami krzyknie. To tak jak ja, więc to chyba jego świat. Tata jest fajny. Piłka też jest fajna, ale najfajniejszy jest mój świat. Boję się waszego świata i jeszcze chcę pozostać w moim. Dajcie mi czas, bo jeszcze nie jestem gotowa. Hallelujah, hallelujah.
Proszę, nie litujcie się nade mną, ale wspierajcie mnie. Pokażcie mi, że wasz świat nie jest zły i okrutny. Pokażcie mi, że nie muszę się was bać. I wy nie bójcie się mnie. Nie śmiejcie się, gdy głośno krzyknę lub się śmieję bez powodu. To oznacza, że coś z waszego świata mnie przestraszyło, że was nie rozumiem, że nie potrafię wejść do waszego świata. Zrozumcie mój świat, a wtedy mi będzie łatwiej zrozumieć wasz. What's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah. Above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy wam troszkę problem autyzmu, który w naszym świecie niestety pojawia się już coraz częściej i że mogliście troszkę przez nasz spektakl zrozumieć, jak się czują osoby autystyczne. Dziękujemy.